Znajdujemy się w gospodarstwie położonym w miejscowości Kowary. Jest to gospodarstwo o powierzchni 20 hektarów własnego, 10 w dzierżawie. Mamy to uprawy, w większości jest cebula, w drugim tak jakby sorcie jest ziemniak i pietruszka. Zasiewy wykonywaliśmy początkiem roku, jak to mówiąc, wczesną wiosną w marcu. I na ten rok został kupiony siewnik firmy Monosem od pana, tak jakby od dealera Korbanka. I wykonywane były pierwsze zasiewy, były cebuli. Cebula była siana początkiem marca i bardzo pięknie po nim wychodziły wschody. W następnym etapie, później jak cebula była zasiana, wchodziliśmy w zasiew pietruszki, też monosemem, i porównywalne lata to bardzo pięknie tak samo wyszedł zasiew. I wschody, i jak to mówiąc, równe było, na redlinach było tak samo wszędzie równo wyschodzone. Więc jestem jak na dzień dzisiejszy bardzo zadowolony po prostu z siewników firmy Monosem. Bardzo tam można powiedzieć, no jest rozbudowane, można praktycznie wszystko w Monosemie wsiać. Od drobnonasiennych, tam prawdopodobnie kukurydzę też sieją, ale to ja akurat kukurydzy nie sieję, ale do warzyw praktycznie wszystkie warzywa można siać siewnikiem. Kwestia tylko zmienienia tarcz. No albo prawdopodobnie redlic jeszcze też, ale ja mam redlice, tylko mam dwurzędowe na jedną sekcję, tam z rozstawem 7 cm i przeważnie do warzyw to wystarcza. I z tego co wiem, to że można siać jednorzędowym tam chyba rozstawie, ale to kapusty pekińskie, to co sieją. Z firmy, jak to mówiąc, Monosem, w sumie zachwalali koledzy wcześniej, że po prostu są bardzo dobre, i więc zdecydowałem się właśnie na zakup tego siewnika. I jak to mówiąc, wcześniej, w poprzednich latach miałem wcześniej siewnik firmy Stanley. No także jest bardzo duże porównanie, jest dużo lepiej sieje niż tamten, jak to mówiąc, bo mam porównanie z poprzednich lat, a w tym roku, co też występowały susze, rok wcześniej też susza występowała, w tym roku też sucho i wschody były bardzo fajne. I co tam mogę więcej jeszcze o tym Monosemie? Bardzo łatwy w obsłudze, bardzo takich elementów nie ma, tak jak kompresora, tam tylko jest sam, tak jakby sama turbina odzyskuje to powietrze do przedmuchiwania. No, mniej elementów, jak to mówiąc, do zepsucia. No, co jest to ważne, no, im się więcej jest elementów do psucia, koszty wiadomo większe, ale jak jest prosta maszyna, no to jest fajnie w obsłudze i szybko. Jeśli chodzi o ustawianie, jest bardzo łatwe. Jest praktycznie tylko jedno ustawianie tam z garniaków i nic poza tym. I bardzo szybko jest to wszystko. O, jest jeszcze właśnie wziernik. Bardzo widać wszystko, jak idą nasionka na tej tarczy. I można sobie skorygować, jak tam, jak to po prostu idą dwa ziarka czy coś, to się właśnie tym skoryguje z garniakiem, ale tylko jest jeden. I bardzo szybciutko, można powiedzieć, jest do skorygowania, po prostu, żeby jedno ziarko było tylko na tarczy, jak to w otworze, bo na tarczy to jest tam sporo, ale w otworze. Jeśli chodzi o przekładnię, przekładnia jest mobilna, można ją przestawić, można z każdej strony, można i z lewej strony siewnika, i w środku, i po prawej stronie. Jest też możliwość zamówienia przekładni. Występują w Monosemie na kołach kopiujących. Są też przekładnie,
ale tutaj z tego co mówią, że jest lepsza właśnie ta przekładnia, która jest przemieszczana właśnie na ramię, jakby to powiedzieć, no mobilna ta przekładnia. Witam. Na polu prezentujemy siewniczek Monosema MSC. Mówimy tutaj o maszynie z podwójną linią siewu na każdy rząd. Będziemy siać oczywiście cebulkę. Jest to tarcza z mieszadłem. 60 otworów na jedną linię siewu. W przypadku tej maszyny będziemy siać podwójną linią siewu. Wysiew nasion. Tak jak wspomniałem, na polu będziemy siać cebulkę. Jest to ogólnie uprawa siewu, która wymaga stosunkowo wczesnego siewu do gruntu. Jednak nie wcześniej niż po 25 marca. Tu akurat klient zdecydował się siać tą cebulkę troszeczkę wcześniej ze względu na jednak suszę, która doskwiera w tym momencie. Nie było jakoś za dużo tego śnieżku. Z reguły przypada to podobnie na pierwszą dekadę kwietnia. Natomiast opóźniony wysiew w drugiej połowie kwietnia, zwłaszcza odmian późnych, obniża plon i jakość cebuli. Najodpowiedniejszym i najczęściej stosowanym systemem uprawy cebuli jest siew pasowy bądź rzędowy, jak w przypadku tu akurat maszyny siewnika Monosem MSC. Rzędy mogą być pojedyncze lub podwójne, w zależności od, wiadomo, użytkowanego siewniczka. W przypadku tej maszyny rozstaw kół ciągnika to jest plus minus około te 135 cm. Tu akurat sprzęt pracuje z ciągnikiem Ursus 360. Dodatkowo, jak zauważyliście, klient dorobił sobie we własnym zakresie przedni TUS, na który zamontował, wiadomo, też własnej produkcji wał przedsiewny. Ugniata sobie troszeczkę te bryłki, pole jest idealne, idealnie wtedy równiutkie i ten siew jest bardziej precyzyjny. W Polsce ogólną normą wysiewu to jest takie plus minus około 4 kg nasion na hektar, pod warunkiem, że oczywiście są to nasiona o sile kiełkowania powyżej 85%. Głębokość siewu nasion zależy od rodzaju gleby i wynosi plus minus około 1,5 do 2 cm na glebach ciężkich, tak jak tutaj w przypadku tego pola. Natomiast z reguły, gdzie te gleby jednak mamy troszeczkę lżejsze, wiadomo, bardziej odpowiednie, podajne na suszę, no to tutaj ta głębokość to jest takie 2 do 3 cm. Warto pamiętać, że zbyt głęboki wysiew nasion może powodować gnicie, natomiast zbyt płytkie uszkodzenia przed herbicydami.